Cześć moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie. Ja jestem Royal Go i zapraszam was do kolejnego odcinka z serii Mafia 3. Tym razem lecimy sobie porozmawiać do Donovana, a raczej z Donovanem na temat sędziego. I got a name for your judge. Cornelius Holden. He just made a call to Lou. Cornelius is 60. The dipshits of this state first elected him to the Fifth Circuit in 1951. There's something else you should know. Those two men are Lamont Harris and Trey McCall. They were killed by a man named Hollis Dupree. Yeah, I heard he gunned them down when they showed up to his house asking for help. Hollis claims he was in self-defense, said he thought they were there to kill him. Cornelius is the judge that's presiding over the trial. So killing him might kick up a lot of noise. Cornelius is an entitled southern asshole. Killing him is gonna do a lot more than kick up some noise. Hopefully, it'll send a message that is long past the time that those cocksuckers went extinct. That's the car down there that Lou was talking about. That thing armored? I pulled the work order for it. It's a complete custom job. Tough as hell. It'll take a pounding, but it won't be impossible. Cornelius is scheduled to leave any time now, so this is your window. You follow a set route? Not since the trial started, but he still makes a stop or two on the way home. So, you can either hit him then, or go after him when he's driving around. All right. Burn everything down. Beyond that, they don't got no plan. You know what I'm saying? And watch out for the cops. No oczywiście, policja będzie tutaj raczej największym naszym problemem. No i zobaczcie, że sędzia właśnie wyszedł, opuścił, no nie wiem, podejrzewam, że to jest jakiś sąd. Podejrzewam, że wyszedł z jakiejś rozprawy, no i musimy jakoś się tam przedostać. Tylko jak mam być szczery, to nie mam żadnego pojęcia, w jaki sposób muszę to zrobić. Jak na razie postoję sobie tutaj i poczekamy na... Czekajcie, zobaczcie, policja włączyła tam sygnał, do tego jeszcze mamy znacznik zaznaczony, że niby w walce jesteśmy, no to jest naprawdę dosyć ciekawa historia. Mam nadzieję oczywiście, że ta policja nie chce jednak... Dobra, ja nie będę tutaj się opieszczał, postaram się... O, czy my w ogóle mamy jakieś granaty? Mamy, na szczęście mamy! Dawaj, 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 dawaj! Tik, no fuck, nie mamy apteczek! To już dla nas jest chyba koniec, a przynajmniej teraz, chociaż poczekajcie, poczekajcie, uda nam się wsiąść do tego samochodu i może uciec. Miejmy taką nadzieję, niestety ten samochód, który prowadzimy aktualnie, nie jest na pewno sportowym samochodem, taki jaki prowadziliśmy poprzednio, no ale miejmy nadzieję, że uda nam się uciec z pola widzenia tych dwóch policjantów, którzy tutaj tak twardo próbowali, tak zahartowanie próbowali nas dopaść. No i na szczęście, aha, jednak na nieszczęście kolejny radiowóz próbuje nas dopaść. No ale powoli już zaczynamy wyjeżdżać z tego niebezpiecznego okręgu, który oczywiście... w którym oczywiście mogłaby nam policja zagrozić. No i udało nam się zabić sędziego. Odblokowaliśmy kolejne trofeum, odblokowano misję zabij wujaszka. Misję.
Rozmawiaj z Donovanem o LOLu? Loli Age of Legends? Nie, no przecież to nie jest możliwe, ale no moi drodzy, jeżeli jedziemy załatwić wujaszkę, jeżeli jedziemy dowiedzieć się na kilka... Jedziemy się dowiedzieć na pewno coś, jakieś wyczerpać informacje na temat właśnie tego wujaszka. No i moi drodzy, to będzie przedostatnia osoba, którą oczywiście będziemy musieli tutaj zabić, żeby oczywiście dostać się do Markana, czyli do tego bestialca, który oczywiście zabił naszą rodzinę, zabił naszych przyjaciół. No i tak naprawdę już niewiele nam zostało, no ale moi drodzy, ja tutaj poza odcinkiem rozwiązałem sobie kilka kolejnych misji pobocznych. Do tego wykonałem sobie kilka misji pobocznych u Burga, które oczywiście dotyczyły kolejnych samochodów. Trzeba było, nie wiem czy pamiętacie, mieliśmy misję pod tytułem Ira nie pyta. No i wtedy musieliśmy ukraść 3 pomarańczowe samochody, jak dobrze pamiętam, chociaż nie jestem, nie, albo 3 zielone, albo 3 pomarańczowe, no nie pamiętam dokładnie, nie jest to oczywiście teraz ważne, no ale takie same misje właśnie poboczne miał dla nas Burg przygotowany, dlatego nie pokazywałem wam tego ze względu na to, że już widzieliście taką misję, a te misje poboczne tak naprawdę były 2, więc ja sobie je rozwiązałem. A teraz wsiądźmy do Donovana i porozmawiajmy z nim. You want to hear Marcano tear Uncle Lou a new one? Lou Marcano was bribing a district judge named Cornelius Holden, is that correct? Sal Marcano spent a lot of money getting Holden in his pocket. A lot of money. Judges like that don't come cheap. And with Holden out of the picture, Sal had to find someone else to legalize gambling. And that person was State Senator Walter Jacobs. That's right. You had one fucking job, Lou. Now it's to keep holding him one goddamn piece still after that room. What was I supposed to do? He wouldn't listen, Sal. It ain't my fault. Nothing's ever your goddamn fault. I swear, if you wasn't my brother, I'd clip you myself. Now listen here. I know a guy, a state senator named Jacobs. He's on the Revenue and Fiscal Affairs Committee. Has a lot of influence. Can we get to him? Already have. He has a thing for fucking on women who ain't his wife. I don't want to twist this guy's balls out of the gate, you understand? We need to be smart about this. Yeah, of course. How about I throw him a fundraiser on the riverboat? Show him a real nice time. Get him laid, all that shit. This goddamn casino got me tapped, you understand? This goes down to shit or we're fucked, all of us. Well, I'll pick the guests myself. Make sure they know what's what. Then we'll take a nice long cruise down the bayou, get them all liquored up. Once he sees that payday, Jacobs is gonna do whatever we want. Lou Marcano knew everyone. I mean, politicians, merchants, lawyers, bankers. He insisted on being called Uncle Lou and was basically the Santa Claus of the French ward. According to the police reports, Mr. Marcano and Mr. Jacobs were killed during a fundraiser on a riverboat. Thing about the bayou is it's a very big place. You could blow the living shit out of everything in sight and no one would even notice. Ready to go when you are. Assume you already mapped out where the riverboat's gonna go. Lou's pretty fastidious about that kind of thing. Always follows the same path when he goes cruising through the bayou. Doesn't want anything to happen to his beloved Delphine. Gonna be the least of his problems. You recon the area? There's an old coal dumper that they have to sail past. I've already got it rigged to blow. You just need to connect the primer cord to each block and then set it off. Detonator's down by your feet. All right. Isolate and kill. Lincoln Clay's specialty. What's wrong? It's the boat thing, isn't it? Not saying it is, not saying it ain't. You need to get over it. You were on what, 45 PBRs in country? 52. That's not the point. You don't know what it's like to get onto a boat knowing full well the damn thing's gonna sink? Gets old, man. Look, you blow the coal dumper, boom, it hits the boat. Then you jump on board and kill Lou and those other assholes. 50-50, you don't even get wet. 50-50? 40-60, but still.
No to wszystko już teraz wiemy na temat egzekucji Bujaszka. No niestety będziemy mieli tutaj do czynienia, podejrzewam, że z naprawdę dużą ilością przeciwników, no ale na pewno poradzimy sobie z nimi bez większych problemów. Przydałoby się przygotować troszeczkę do tej misji, dlatego też ja sobie tutaj poczekam na handlarza bronią. Zakupimy sobie jakieś... APTO! Gościu, żyjesz? Halo? Ale się wpakował, nie wierzę. Dobrze, to wyglądało naprawdę. O, nie stać nas na żadne apteczki. Znaczy, stać było nas na jedną apteczkę, na jeden zastrzyk adrenaliny, no ale podejrzewam, że niestety ten jeden zastrzyk adrenaliny raczej zbyt wiele nam nie da. No ale nie przejmujmy się tym. Trzeba być dobrej myśli, moi kochani, no i zastanawia mnie to, jak ja mam się tak naprawdę tam dostać. No bo nie było tam żadnego wejścia, to po pierwsze. Po drugie, widzę, że mogę sobie przepłynąć na drugą stronę, ale obawiam się oczywiście o to, że może dopaść mnie tutaj jakiś aligator, który mógłby naprawdę sprawić nam bardzo dużo bólu. No i nie chciałbym oczywiście spotkać go. Zobaczcie. Nie, Julia, tylko... Płyń stąd! Nie! 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 Kurna, no mówiłem, wiedziałem, że tak będzie. Mam nadzieję tylko, że będziemy w tym samym miejscu, w którym zginęliśmy, a mianowicie przed tą bramą, której nie mogłem otworzyć. I może tak naprawdę wypadałoby wyważyć tą bramę samochodem? Może po prostu powinniśmy tam wjechać przez te drzwi i wtedy one by się otworzyły, no bo na pewno nie mogę przeskoczyć przez nią. A i zobaczcie. Żeby było śmieszniej. Aha, bo to w ogóle... A, ja już rozumiem. Wystarczyło tak naprawdę wejść na ten pociąg, na ten wagon. No i wtedy już wszystko by było rozwiązane. Cały problem... A raczej nie byłoby tego problemu, który zaistniał przed chwilą. Dobrze, przy okazji sobie skorzystamy z założenia podsłuchu. No i słuchajcie, może najpierw chyba najlepszą opcją będzie wyeliminowanie wszystkich tutaj przeciwników. Chociaż zobaczcie, mamy przy sobie tutaj od razu ten przewód spłonki, tak, to jest przewód spłonki. No i zobaczcie, ile tutaj mam przeciwników, do tego łowią oni sobie ryby, więc nie są zbytnio nami zainteresowani, na pewno nie przeszkodzą nam w niczym. Ale najśmieszniejsze jest to, że nikt tutaj nie zauważył, że oczywiście mamy podłożone ładunki wybuchowe. No, jeżeli oni tutaj spędzili tyle czasu, to wydaje mi się, że mogliby się zorientować, że jednak coś jest nie tak, no ale... Nie udało im się ogarnąć, że już niebawem, już za niedługo będzie naprawdę niezłe widowisko tutaj. No i słuchajcie, musimy to jakoś rozegrać sobie w miarę przyzwoicie. Aha, ja się rzuciłem na tego, to w takim razie jeszcze wykończmy tego. No i to jest, są chyba już wszyscy przeciwnicy, którzy oczywiście mogli tutaj nam zagrozić. Tego wjedźmy sobie na górę, a raczej wejdźmy, załóżmy kolejne przewody. Tym razem już został nam tylko ostatni, no i zobaczmy, co się wydarzy po tej akcji, którą oczywiście przed chwilą wykonaliśmy. Zabij wujaszka Low Markano, zdetonuj C4. Rozumiem, że muszę sobie pójść do tego domku. No i wydaje mi się, że z tego domu powinniśmy mieć naprawdę dobry widok. Będzie to raczej wyśmienity punkt obserwacyjny. No na pewno tutaj lepszego punktu obserwacyjnego nie znajdziemy. Dlatego też podejdźmy sobie... A, bo w ogóle tutaj mam przycisk. No, okej. Zdetonuj C4.
Myślałem, że musimy poczekać na... A właśnie, na ten statek, ale jednak okazuje się, że trzeba było przycisnąć, no i w momencie, w którym przyciśniemy, nagle pojawi się statek, a raczej cutscenka. Jednak ten wujaszek nie jest taki głupi, na jakiego mógłby się wydawać. Tłusty to może on jest, wow, zobaczcie, no niczym w Titaniku, tam jakaś babeczka skoczy, skaczą, patrzcie. Śmiesznie to bardzo wygląda, naprawdę tak bezwładnie oni upadają. No i ten statek naprawdę jest ogromny, jest taki dosyć sporawy, myślałem, że będzie zdecydowanie mniejszy. No i oczywiście ten statek chyba należy do właśnie do tego wujaszka, po którego idziemy i którego chcemy wyeliminować. No ale skupmy się na przeciwnikach, nie chcielibyśmy tutaj wpaść, nie chcielibyśmy, żeby ktoś się zorientował, że jednak to nie był wypadek i że jednak to my tutaj przyłożyliśmy starań, żeby właśnie ten statek zatonął. Nie zdążyłem nic zrobić. Po pierwsze uderzyłem go pięścią. Zamiast go zabić, zamiast go wyeliminować, zamiast przeprowadzić egzekucję szybką i po cichu, to ja nadzwyczajnie go uderzyłem. Nie wiem, po co to zrobiłem. Myślałem, szczerze mówiąc, że będziemy dosyć blisko, żeby oczywiście przeprowadzić tą egzekucję, no ale jednak okazało się, że nie było to możliwe, no i skończyło się, jak się skończyło. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Oni się jarają! Jestem ciekaw, czy będziemy w stanie tutaj po cichutku załatwić większość przeciwników, czy jednak się nie uda. Może weźmy sobie te zwłoki, żeby nikt nie zauważył, że wyeliminowaliśmy jednego przeciwnika. Można je wrzucić do wody? Nie można. Chciałem je wrzucić do wody, żeby oczywiście pozbyć się ich. No i żebyśmy nie musieli się martwić, że jednak coś może pójść nie tak. Wiecie co, musimy to jakoś, tak się zastanawiam, jakby tutaj ich obejść. Zobaczcie, oni tutaj się przemieszczają, no ale niezbyt chętnie chcą to robić. Jeden się przemieści, aha, patrzcie, tutaj idzie drugi. Ja nie wiem, czy on po prostu tak kręci się w tą i z powrotem, czy jednak chce zrobić coś konkretnego. Wow. O, myślicie, że się uda? Został jeden przeciwnik, który rzucił nam granat. W tym momencie uciekaj, Lincoln! Dobra, załatwiliśmy ich. A, mamy shotgun. Mamy shotguna, więc tak naprawdę nic nam nie grozi, moi drodzy. Ten shotgun jest naprawdę bardzo dobrą bronią, bardzo dobrze mi się z nim chodzi, do tego jego obrażenia są naprawdę duże, bardzo duże, sprawiają bardzo dużo tutaj, zabierają zdrowia przeciwnikom i często właśnie bywa tak, że przeciwnicy ci z bliska padają na raz, tak jak tamten, a prawdzie mówiąc wcale tak blisko nie był, dlatego też uważam, że ta broń naprawdę bardzo dobrze tutaj się sprawuje, tym bardziej na bliskie dystanse. No na pewno jest to lepsza broń oczywiście niż
jakiś pistolecik marny, z którym moglibyśmy sobie polatać. Szkoda tylko, że promień, ale raczej długość tych kul, odległość tych kul nie jest wcale taka... co? Aha, z tej strony, rozumiem. No okej, szkoda, szkoda, naprawdę szkoda. Miałem nadzieję, że jednak już tutaj poradzimy sobie bez większych problemów. No, okazuje się, że ktoś nas zaszedł i nas wyeliminował. Zakończył interes, zakończył moją misję życiową. No tak jak wspominałem, no szkoda tylko, że te pociski tak się rozbryzgują i dystans kul nie jest tak, nie lecą te kule tak długo jak na przykład zwykłego karabinu maszynowego. No i musimy niestety robić to samo, dlatego też zobaczymy się za chwileczkę. No i udało nam się tutaj dostać na samą górę. No nie wiem, czy to jest oczywiście sama góra, no ale na pewno jest to miejsce, w którym zginęliśmy poprzednio. No i spróbujmy dostać się do wujaszka. Podejrzewam, że jest on zamknięty w jakimś pokoju, w jednym z pomieszczeń. Ale na pewno nie uda mu się tutaj uciec. Postaramy się oczywiście po to, o to, żeby go wyeliminować jak najszybciej. O cholera, nie wiem, który tutaj jest wrogiem, a który cywilem. A, tutaj mamy wroga. Od razu go załatwimy. O, a ty skąd się tu wziąłeś? Nieładnie, nieładnie. No i to chyba by było na tyle. A, mamy jeszcze jedne. Wow, gościubo, skakuj do wody, bo raczej nie przeżyjesz. Wow, jemu coś się stało. Zastanawiam się to, czy ktoś tutaj może nas obejść, czy nie, ale chyba nie. Więc nie mamy się o co martwić, rzucę mu tam granat. Mam nadzieję, że się nażre. Ale mu smakowało. Tak, podejdź do mnie, podejdź do shotguna. Śmiało. Całe szczęście, że na czas wybuchł ten granat, bo już się obawiałem, że przeciwnicy tutaj zdążą uciec, zanim ten granat wybuchnie. No ale na szczęście w sam raz on wybuchł. W dobrym momencie go rzuciłem i oczywiście pomógł on nam tutaj wyeliminować przeciwników. No i chyba wchodzimy do wujaszka, chociaż mogę się mylić. Myślałem, że to jest jakiś plakat do zebrania, ale jednak okazało się, że nie. No i znowu możemy piętro wyżej wejść. Naprawdę, ten statek jest ogromny. Czuję się, jakbym chodził po jakiejś tleniku, no. Nie spodziewałem się, że aż tak tutaj twórcy przyłożą starań co do tego statku. Przepraszam. Kolego, nie chciałem cię zabić. Wiem, że nic mi nie zrobiłeś, no ale... To już nie moja wina, że myślałem, że masz broń i próbujesz zagrozić mojemu życiu. Mamy szafę z bronią, ale szafa z bronią oczywiście nam się nie przyda. Tym bardziej, że mamy dobrą broń, z której jestem bardzo zadowolony. Aha, to jest szyba. Ja chciałem tam przejść, ale zorientowałem się, że coś jest nie tak, że się nie da. No i niepokoi mnie to, że wujaszka nadal nie ma. Chodzimy po tym statku, szukamy go, a on chyba nadzwyczajnie próbuje nam uciec. Oooo, fuck! Czy wy widzieliście, co ja zrobiłem? Rzuciłem dwa granaty, bo myślałem, że... że będzie możliwe... O cholera! Ile ich tam jest? No to jest aż niemożliwe, że tylu tutaj przeciwników się znajduje. Mam nadzieję oczywiście, że uda mi się ich wybawić i... Nadzwyczajnie do mnie podejdą! O, to musiało boleć. Okej, okay, mamy kogoś jeszcze. Mamy. I to naprawdę bardzo dużo tych przeciwników do załatwienia.
Okej, wychyl główkę. Ciekawe czy padł, ale chyba nie. Dobra, wiecie co? Myślę, że jak zrobimy kamikadze, to zdecydowanie lepiej nam to wyjdzie, no bo... Ooo, ale się przyjęło. Nie mamy zdrowia, nie mam żadnego zdrowia, co ja mam zrobić? Dobra, tutaj mam jeszcze jednego gościa, który... O, ma shotguna! O nie! Dobra. Już myślałem, że nie trafię, myślałem, że mnie się tutaj pozbędzie, ale to jest niemożliwe. Czarna mamba jest zdeterminowana! Idę wam wpierniczyć, chłopaki. Jak my mamy się tam dostać? A, chyba po drugiej stronie. Przynajmniej tak mi się wydaje, natomiast nie wiem, czy mam tutaj rację. Spróbujmy. A, stędy też w ogóle. Zobaczcie, jak fajnie tutaj klimatycznie, naprawdę. Jak patrzę sobie na ten statek, to z miłą chęcią bym sobie popłynął w taki rejs. Co prawda boję się wody, naprawdę, no bo kiedyś się topiłem. I mam taki pewny uraz co do wody, ale to nie znaczy, że się nie myję, żeby oczywiście tutaj zaraz nie było. Uuu, ale w blery oberwał. No i tak jak wspominałem, no jeżeli patrzę sobie na ten statek, to mam ochotę popłynąć sobie na... popłynąć sobie w taki rejs kilkugodzinny, nawet może więcej niż kilka godzin. That's far enough, you wop asshole! What the fuck, Lou? Take another step and he gets it. You think I give a shit about some politician? Please! Please, I don't even know what's going on! O nie, gnoju, nie uciekniesz mi stąd. Tyle przeszedłem, tyle ludzi zabiłem, do tego tylu cywili zmarło przez ciebie, a ty jeszcze próbujesz mi uciec przez jakieś gówniane bagna? Nie ma opcji takiej. A najgorsze jest to, że on ma broń, a niestety my broni nie mamy, no ale na całe szczęście nie są w stanie chyba wycelować w nas. Zobaczcie, gdzie on strzela. Idziemy praktycznie za nim, a on nie potrafi nas zabić. Hello, Lou. Listen. I got money. You can have it. All of it. Just don't kill me. I don't want your money. I want you to send a message to your brother. Yep. Anything. Oh, just say it. Just say it. Lord Almighty. State Senator Walter Jacobs was killed this evening in a fiery explosion aboard a riverboat. Local businessman Louis Marcano also lost his life, along with dozens of other wealthy donors there to attend a political fundraiser. When Lincoln left his gutted body on a statue commemorating Andrew Jackson, people were horrified. I mean, how could that be anything but a political statement? I understand you supplied the heroin Georgia was selling. Si, certo. Never wanted that in my city.
Shit like that fucks with people's heads. Makes them crazy. Stupid. Brings down too much heat. Urban? No, I do not drink. Georgie, tell you why I wanted to meet. He said the nigger killed your brother. That you wish to disguise a deal between the two of us? They found Lou tied to a statue over in the French ward. He was gutted like a goddamn catfish. I apologize for your loss. Lou fucked up. It's his own damn fault. Look here. I'm building a casino across the lake. I had it all set up to get gambling legalized. Now it's all a goddamn mess. You want my money. We need to get to the governor, and it ain't gonna be cheap. I want to hear you say it. Say what? That you want my money. Say those words, please. I want your money. This is good. I will bring you the money, and in exchange, you will let me sell heroin in your city. And you will not interfere in any way. Sure. Whatever you want. That's not the only... You also wish me to kill the nigger. I will do that for you as well. I enjoy killing the niggers. Jesus Christ. That's where Sammy's used to be. No one wanted to live there, so they paved it over. Every now and then, something knocks the hell out of this country. Rattles it so hard, isn't much left but the foundation. And as painful as it is, we hope that this time, things are gonna be different. And that when it's time to rebuild, we won't just repeat what we've done in the past. And that maybe justice and peace will finally prevail. Justice and peace are hard, ain't it? Sometimes too hard. So we take the easy way. Hey there, pal. How are you? Come on in. This city's gonna learn that their dear old Uncle Lou didn't die out there in the swamps when his riverboat sank. And when Lou dead, Sal's gonna be scrambling to figure out his next move. Meanwhile, we're gonna take control of the plowhouse, the cistern, and all the drinking and fucking in the French ward. You only asked my guys to secure one of these rackets. Fine. No skin off my ass who locks shit down. The only part I give a fuck about is who's running the show. And by your choosing, that's me. Quite the nerve you have asking me to lock down half this district after sending me home with nothing the last two times we've sat here. You're gonna need to alter who you're favoring if you're looking to keep the Irish on your side. You come in here preaching patience and understanding, yet out there, you just fuck with us. Last time you called me to secure one of those rackets, I didn't see jack shit for it. This time, you don't call me at all. Consider yourself warned, because I'm on the fucking edge. Ej, no nie bądźcie tacy wredni dla mnie, naprawdę. Staram się dla nich jak najlepiej, a mimo wszystko oni tutaj wybrzydzają i narzekają na mnie. Tym bardziej, że no, Burg w tym momencie zarabia najmniej, dlatego też jemu będę musiał przydzielić kolejną dzielnicę. No nie widzę innej opcji. Mam nadzieję oczywiście, że Cassandra... We'll talk later. Get on out of here.
Ale tak jak mówiłem, no mam nadzieję, że Cassandra tutaj nie będzie rozczarowana nami. No i zdobyliśmy współpracownika. Przekup gliny 3, uzyskano świadczenie. Płać świadczeniami za współpracowników. No i moi kochani, prawda jest taka, że chyba zaczynają się nasze kolejne kłopoty, a ze względu na to, że no niestety Markan podpisał, a raczej zawarł umowę z jakimś... no nie wiem kto to był dokładnie. Wyglądał jak jakiś Włoch albo coś w tym stylu, no ale mniejsza o większość. Ja niestety teraz będę kończył odcinek, dlatego też jeżeli odcinek wam się podobał, to dajcie łapkę w górę, pokażcie, że jesteście zainteresowani tą serią, a ja teraz spadam, więc trzymajcie się, siemanko.